Jesteśmy w magazynie Ministerstwa Starożytności w Asuanie, gdzie przechowywana jest mumia Szemaja. Przewieziemy ją do szpitala na badanie tomografem. Alejandro nie oglądał Szemaja od roku. Ma nadzieję, że tomografia pozwoli wreszcie zajrzeć pod bandaże. Na widok tej skrzyni poczułem respekt. On jest dla mnie jak ktoś z rodziny. Szpital jest po drugiej stronie miasta, a z tomografu można korzystać tylko po godzinach. Ekipa musi podróżować nocą, kiedy w mieście nie jest bezpiecznie. Denerwuję się, zdecydowanie. Taka mumia jest bezcennym obiektem, wciąż atrakcyjnym dla złodziei. Transport odbywa się w eskorcie uzbrojonej policji. Egipt został tak splądrowany, że władze robią teraz wszystko, żeby zapobiec kradzieży. Przy zwłokach Szemaja mogą być klejnoty, gratka dla współczesnych złodziei. Alejandro postanawia zaryzykować. Bardzo chce dowiedzieć się czegoś o zmarłym. Jestem przejęty, bo a nuż poznam przyczynę jego śmierci, albo zobaczę, jakie ma amulety. Niesamowita sprawa. Po pół godzinie konwój dociera do szpitala. Czy badanie wykaże to, na co liczy Alejandro? Tomografia komputerowa szczątków Tutanchamona, najsłynniejszej mumii na świecie, ujawniła zdumiewające szczegóły. Ciało faraona przykryte jest 13 warstwami bandaży. Balsamiści zalali jego głowę żywicą, żeby zakonserwować tkanki miękkie twarzy. Dobry stan zębów wskazuje na zdrową dietę, a niewyrżnięte zęby mądrości na zgon w wieku nastoletnim. Otwór w sklepieniu czaszki i fragment kości w jej wnętrzu dowodzą, że mózg faraona został usunięty. To wszystko wyznaczniki mumifikacji zarezerwowanej dla najwyżej postawionych. Miguel. Alejandro liczy, że skan Szemaja będzie równie szczegółowy. Technicy ostrożnie układają jego znalezisko w tomografię. Był w trumnie? Tak. Znaleźliśmy go w zeszłym sezonie. Co ciekawe, znamy jego tytuły. Był nadzorcą spichlerzy. Alejandro chce znaleźć amulety i ustalić przyczynę śmierci. Od chwili otwarcia trumny nurtuje go też pewna zagadka. 1,25 m. Był niski. Moja córka jest mniej więcej tego wzrostu, a ma 8 lat. Czy Szemaj mógłby być nadzorcą spichlerza w tak młodym wieku? Alejandro chciałby wreszcie ustalić jego wiek. Włączamy tomograf. Musimy wyjść. Antropologowie szacują wiek Szemaja na podstawie wyglądu zębów. 9 lat? To dziecko. Zdaniem Alejandra sugeruje to, że Szemaj faktycznie nie piastował stanowiska wypisanego na trumnie. Jeśli rzeczywiście zmarł w wieku 9 lat, to nie mógł być nadzorcą spichlerzy. Był to raczej pośmiertny awans przyznany chłopcu w celu podniesienia jego statusu w zaświatach.